Siemaneczko moi drodzy wikingowie, witam was w kolejnym odcinku z Valheima. No i oczywiście bardzo wam dziękuję za wszystkie łapeczki oraz fantastyczne komentarze pod ostatnim odcinkiem. I odnośnie komentarzy moi drodzy, powtórzę to jeszcze raz. Od patcha Hildir Request, tak jest. Devsi wprowadzili opcję ustawień modyfikatorów świata, na którym gramy. Nawet nie tyle przy tworzeniu, co można to przy samym, przed wejściem do każdego świata. Bo pytaliście mnie o to, czy używam jakiejś modyfikacji do portali, że przechodzę przez portale bez... przechodzę przez portale z metalem, tak? Bo normalnie oczywiście to było zablokowane, to właśnie nie używam żadnej modyfikacji, bo właśnie devsi w końcu pomyśleli o tym, że niektórym może to być po prostu nie w smak, tak jest, i właśnie to zmienili. Więc tak to wygląda. Polecam zajrzeć do tych modyfikatorów świata, bo tak samo jak pisaliście mi, że to jest bardzo spoko opcja, jeśli chodzi o ustawienia poziomu trudności, częstotliwości najazdów, tak, można ustawić sobie częstotliwość najazdów, można sobie ustawić poziom trudności odnośnie właśnie mobków, że mobki będą twardsze, będą większymi hardkorami. Jeśli lubicie się nieco bardziej pogimnastykować właśnie przy Valheimie, to jak najbardziej polecam zajrzeć właśnie do tych funkcji. Tak jest, moi drodzy. I co? Aha, jeszcze jedna rzecz w komentarzach, o której mi pisaliście, po co ja łażę z grabiami, z nożykiem, ogólnie z rzeczami, których nie używam. No właśnie też się zastanawiam, dlaczego ja ciągle z tym wszystkim łażę. No będę to musiał po prostu wrzucić, tak jest, gdzieś. Gdzieś to będę musiał wrzucić, bo oczywiście skrzynek jak zwykle mi totalnie brakuje. Chociaż ja bym już chyba mógł, pewnie żebym mógł nawet... meble, skrzynia, wzmocniona skrzynia, dwa żelaza i szlachetne drewno. No taka skrzynia już jest zacna, ale na razie żelaza nie będziemy marnowali. Póki mam zwykłe drewno, to mogę tych skrzynek nastrzelać ile chcę. Tu sobie zrobimy oczywiście półeczkę, tak jest, to co najbardziej lubię. Czyli właśnie półeczki, cyk, i tu sobie wstawimy jeszcze jedną skrzyneczkę. Na, właściwie na co ja tą skrzynkę zrobię? Aha, tak, na graty, których nie noszę przy sobie. Których nie potrzebuję ciągle przy sobie, tak jest. Czyli właśnie tutaj wrzucimy te nieszczęsne grabie, tu wrzucimy ten nożyk, bo to są właśnie dodatkowe sloty. No i co jeszcze? To jeszcze, że byłem u Haldora. Radziliście mi kupić koronę Dwergrów, która rozświetla ciemność. Jak najbardziej ja wiem, że ta korona tak działa. To jest bardzo fajna rzecz, nie trzeba ganiać z pochodniami, zajmuje slot hełmu oczywiście, w lochach, no bardzo pomocne, to fakt, ale jednak skusiłem się bardziej na ciało Emira, tak jest, ciało Emira, ponieważ chciałbym sobie zrobić co? Ja bym sobie żelazny młot chciał machnąć. Tylko sobie go nie zrobię, bo nie mam trofeum Draugra Nadzorcy, właśnie, ja wiedziałem, że czegoś mi do cholery jasnej brakuje. W tym moim świetnym planie, tylko nie mogłem sobie w ogóle przypomnieć, co to było, więc tak czy siak będę musiał się nieco wysilić. Na pewno, o, może inaczej, zaczniemy kilof. Tak jest, ogarnę sobie kilof w końcu żelazny. To będzie dobra opcja, myślę tak, że to będzie, i będzie można ruszyć, kurde, tak, bo ja mam ten jeden, ten pierwszy loch właściwie mam do dokończenia. Do wyzbierania tam wszystkiego, co tam jest. Tym bardziej, że jeszcze muszę przetopić całe to nieszczęsne żelastwo. Ale oczywiście mogę sobie już zrobić kilof. Kilof sobie mogę zrobić i chyba sobie zrobię topór. Chyba sobie zrobię topór. Bo miecze mam wyskilowane, buławy zresztą tak samo, bo głównie z nimi szalałem. Głównie z nimi szalałem, ale myślę, że właśnie byłby czas, żeby ten topór też jednak wyekspić, żelazny topór, chociaż nie wiem, czy lepszą opcją nie byłby właśnie hełm żelazny na przykład, albo zbroica. Tyle rzeczy, chociaż czekaj, co ja bym chciał, łuk myśliwego. O właśnie, od tego sobie zaczniemy, łuk myśliwego jak najbardziej, 20 żelaza, 10 drewna, 10 piór i skóry. Sztuk 2 z tego, co widziałem. Jak dobrze pamiętam, czekaj, pióra, cyk.
Skóry, cyk. Drewno szlachetne poproszę. Drewno szlachetne poproszę sztuk 20. O, proszę bardzo. Dobra, i będzie tego. I do tego sobie weźmiemy jeszcze, tak, dyszkę, tak? Nie będę tego wszystkiego nosił, bo będę... Bo mnie to po prostu obciąży, a to nie o to chodzi. Daj mi ten łuk, synek. Daj mi. Zbroja łuskowa. Fajna jest, fajna. No, żelazny sprzęt mi się podoba. Fajna rzecz. Ale ja chciałem łuk myśliwego. Takie, panie, to my tam będziemy polować jak dziki. Tym bardziej, że... Jaką to mamy różnicę w ogóle? 27 do 32... 35 do 42, no to różnica jest mimo wszystko ogromna. Dobrze, następną rzeczą, ile mi w ogóle żelaza zostało? Tak jest, ile mi zostało żelaza? Żelaza mamy sztuk 23, więc spokojnie, kilo dałoby radę. Do kilofa potrzebujemy drewna twardego, nie pamiętam ile sztuk. Damy sobie na razie dyszkę i 20 sztuk oczywiście żelaza, jak dobrze pamiętam. Hyc. Żelazny kilo, no superancko. Trzy sztuki twardego drzewa, no okej, okay. Drewna, przepraszam bardzo. Ty idziesz tu, jak to w ogóle z wytrzymałością? 120, a ty masz 150, no czyli jest progres, to jakoś tam ruszyło do przodu. Na te nieszczęsne bagna, jeszcze sobie tak myślę, mokradła, przepraszam bardzo, na mokradła myślę, właśnie, co ja chciałem wziąć na mokradła? Na mokradła ja chciałem zabrać strzały ogniste, tak jest, bo zauważyłem, że strasznie, strasznie tam... O, to są strzały z żelaznym grotem, no kto by pomyślał. Bo zauważyłem, że te strzały naprawdę robią dobrą robotę. Czekaj, to sobie zostawimy tutaj. Klucz, nie no, klucz muszę mieć ze sobą, żeby w razie czego lochy otwierać. Jasne, że tak. I kurde, kiełbaskę. Przecież, panie, ja już bym mógł kiełbaskę zrobić, nie? Co było potrzebne? Czekaj, co tu było? Tak, kaszanka nie, bo potrzebujemy mąki jęczmiennej. Czarna zupa. Czarna zupa dawała... Co tu było? Worek krwi, miód i rzepa. Tylko rzepy chyba się jeszcze nie ogarnęły. Gulasz mamy... Czekaj, aha, bo ja tu mam głównie na kondycję. Tak jest, bo kombinowałem nad, zresztą pod, pod wykopki w lochach i pod strzelanie z łuku. Jak najbardziej... Konkretniejszą opcją właśnie byłoby iść w staminkę. Tak jest, czyli nawet nie tyle tak. No, nie, kaszanka nie. Nie na kaszankę patrzyłem. Czarna zupa jest na życie. Ciasto chleb ugotowane to nie. Gulasz to ja wiem. Szlam shake. Jest coś takiego jak szlam shake właśnie. Ja go znajdę oczywiście. Jest kiełba, ale kiełba też daje życie. To na razie tego nie potrzebujemy. Morskie szlam shake. O właśnie, szlam shake dawał 50 kondycji. Tu mamy 45, tu jest 40. No można by to było zamienić. Ja mam, ile ja mam śluzów? Śluzów sztuk 3. A na szlam shake potrzebujemy... aha, znowu mi się to tu wystrzeliło, tak? No to wyszukiwanie, jak już się ma wszystko odblokowane, to jest trochę ciężkie. I kociołek! No tak! Głupi ty, no oczywiście, że tak, że trzeba przecież kociołek. Czekaj, wyrób. Do kociołka były garnki i patelnie, to było później. Wieszak do przypraw. Kociołek, tak, to jest pierwsze ulepszenie. Właśnie, tu trzeba rzepek osetu pod grzybków, marchewki oraz mniszka lekarskiego. No oczywiście, tu jest drugie, stół rzeźnika, to jest ulepszenie kociołka. No i do tego trzeba już właśnie srebra. Ciekawe, czy rzepy się ogarnęły. Sprawdźmy, czy rzepy się ogarnęły. Czy rzepy się ogarnęły, czy niekoniecznie? Gdzie ja je tu posadziłem? Jestem niemal pewien, że gdzieś tu były posadzone rzepy. Tak. Tylko nie mam pojęcia, gdzie je posadziłem. Bo to na pewno nie, to są marchewki. Zresztą to je, można je pozbierać. W ogóle chwila, moment. Przecież ja tutaj posadziłem... No gdzie mnie to zniknęło? Ja tutaj na 150% posadziłem wzdłuż tego miejsca. Ja posadziłem te... Boże, jak to się nazywa? No te kwiaty na nasiona marchwi, wiecie o co chodzi, nie? Ja, panie, ciekawe czy mi te przygłupy tu nie przyszły. A nie, no chociaż nie, też bez sensu, bo marchewki przetrwały. Tu wyczyszczone i na pewno rzepy tutaj sadziłem. No ja, wiecie co... No to już jest hamuwa, to już jest naprawdę hamuwa.
Żeby coś takiego odstawiać. No ale dobra, no łaski bez, no to tak za bardzo gotować tu nie będziemy. Czekaj, marchew mogę schować z powrotem. Chociaż, czekaj, aha, bo na trofeum mi się nie mieszczą. Dobra, niech to na razie tutaj leży. Porządki kiedyś na pewno będę robił. Marchew tutaj umieścimy. Skór z jelenia nie potrzebujemy aktualnie, więc mogą wrócić na swoje miejsce. Pióra, tak jest, pióra oraz, oraz co? Oraz to i oraz patyki. Czekaj, bo tu mi się, piec się wygasił, a tego byśmy nie chcieli. Bo ja tu mam wielkie plany, jeśli chodzi oczywiście o żelazo. Dawaj, synek. Pal to dziadostwo. Dobra. Ty idziesz tu. Dobra, żelazo idzie do schowania. Czy ja potrzebowałem do strzał ognistych, ale chyba zwykłego drewna, nie? Z tego, co kojarzę, to było to zwykłe drewno. Ogniste strzały, tak, zwykłego drewna, dość sporo, no ale to nic, na pewno sobie damy radę. O właśnie, jeszcze ten jeden łuk, ty idziesz stary tutaj. Dobre, dobrze to wymieniłem, tak, łuk myśliwego. Spoko. Zabierzmy sobie to, ile tego będę potrzebował? 8, 8, 16, 34, dobra, da radę. Cały stack na pewno sobie zrobimy. Dobrze, że zbierałem, kurczę, całą tę żywicę. Bo byłoby mi smutno, a teraz z tymi strzałami to już można narobić zadymy, zwłaszcza w lochach. Chociaż, jak bardzo wychwalałem, tak jest, do niebios ku Odynowi tam, że jaki wspaniały jest jeleniołot, to jest wspaniały, dalej to podtrzymuję, naprawdę zajebista broń i jeszcze raz wam dziękuję za polecenie mi tego tłuczka. Tłuczka do mięsa, wspaniała rzecz, wspaniała sprawa, bardzo ułatwia podróże małe i duże, tak jest. Czekaj, pióra, dobra, pióra były tutaj, niech tutaj leżą. Jest dzień, dobra, w sumie przejdę się do lochu i jeszcze dodatkowo jak nastanie noc, może uda się jakiegoś upiorka upolować, też byłoby całkiem spoko. Dobra, coś tu muszę zostawić jeszcze, to zostawimy tu. To zostawimy tu. W ogóle dobra rada na temat chodzenia po lochach, że nie gubicie się po lochach, bo ciągle idziecie w prawo. No, jest to zasadniczo jakaś opcja, jak najbardziej. Ciągle skręcać w prawo. Chociaż właśnie, czekaj, jeszcze jedna rzecz, o której nie mogę zapominać. To jest, ja potrzebuję tego trofeum Draugra Nadzorcy. To będzie ważna rzecz. Na to będzie trzeba na pewno zapolować. Dobra, wbijamy tutaj, bo w tym lochu chyba mi już niewiele zostało, bo tutaj z tego co pamiętam miałem wszystko zbadane. Z lewej tu nie było nic, z prawej było zamknięte i tutaj były... Tu, właśnie. To oczyściłem. Prawie że? Nie, kilow mi się chyba zepsuł. Tak to szło. Panie, teraz mamy nową maszynkę do mielenia, więc powinniśmy tutaj uszarpnąć tego trochę. Może będzie spawner z draugrami, też byłoby całkiem spoko. Jeśli by się takowy tutaj znalazł. Przepraszam, czy ktoś tu jest? Nie, chyba nie. Chyba nie ma żadnego klienta. Nie ma nikogo? Nie, o proszę bardzo, mamy jeszcze jeden kamulec kościoszlama. Czeka, bo może żarcie bym sobie odnowił. Przepraszam bardzo. Dzisiaj mogę troszeczkę harczeć, bo zaczyna mi głos siadać. No, widać, że się jesień zaczęła. Pada wieje i tak się to kończy niestety. Jak się zimne piwsko pod sklepem chleje. Żartowałem. Piję w domu. Nie, no po prostu chodzi o to, że mi naprawdę siada głos i mogę w pewnym momencie zacząć niesamowicie trzeszczeć, także przepraszam już za to z góry w razie W. O właśnie, pisaliście mi, że perły do mnie mrugały. No jasne, oczywiście, że tak, wróciłem się po tę nieszczęsną perłę i ją zgarnąłem stamtąd. Monetki dawaj. Tu trzeba patrzeć bardzo oczami. O, ciekawe, czy jeszcze uda mi się to trącnąć. Może jak tu wskoczę? Uda się? O, bardzo ładnie. Coś zyskałem? Guzik zyskałem dzięki temu. Dobra. A, tu już chyba będzie fajrant, myślę. Tu już dalej chyba nie pójdziemy. Chyba, że tu będzie takie ten przesmyk, że będzie płynęło, popłynie się, nie? Tam wzdłuż czy coś. A nie, widzę, że tu już jest chyba zatkane. Tak, tu jest zawalisko.
jeszcze coś? Nie, to mamy, tu mamy cyk. Tu byśmy już chyba podziękowali. Nie, tu jeszcze coś by było. Się trochę cofnę, nie, chyba nic z tego nie będzie. Chyba nie za bardzo. Nie, nie da rady. Dobra, dziękuję bardzo. No to jeszcze zostaje tylko to miejsce i ten loch będzie z głowy. Wiem oczywiście, że... wiem oczywiście, że przy spawnerze surtlingów, tak jest, pomiotu surtra, wystarczy wyrównać powierzchnię tak, żeby woda z mokradeł zalała to miejsce i wszystkie, które się tam będą spawnowały, będą wpadały od razu do wody i będą umierały. I to jest taka mała farma właśnie węgla i rdzeni. Bardzo fajna rzecz, jak najbardziej. Tylko nie wiem, czy to nie zostało już poprawione, bo tego nie sprawdzałem od tego czasu. Nie wiem, czy nie zostało poprawione to, że one się spawnują tylko i wyłącznie kiedy my tam jesteśmy, kiedy gracz jest w pobliżu. Czy to nie zostało, czy to właśnie nie zostało ogarnięte w ten sposób, żeby zapobiec spowalnianiu świata, bo w pewnym momencie zacznie się, wiecie, my pójdziemy dalej w trasę, nie, w świat i tak dalej, zostawimy tą farmę w spokoju i ciągle będą się do nam tu nowe przedmioty pojawiały, które nie będą znikały i spowalniałyby świat, spowalniałyby grę. Tak by się to skończyło, więc z tego co pamiętam, to działa w ten sposób, że gracz musi tam być gdzieś w pobliżu, żeby się pojawiały nowe surtry. Tak jest. Co nie zmienia faktu, że jeśli nie jesteśmy na przykład na początku w stanie w ogóle z nimi zawalczyć i tak dalej, no to jest to miejscówka faktycznie dobra do ogarnięcia sobie i sporej ilości węgla, i sporych ilości właśnie rdzeni, tak jak ja to zrobiłem. Więc nie jest to głupie. Umieść stosy. Chociaż czekaj, czy mnie by nie było stać na dwerger? Nie, nie będzie mnie stać. Za mało tego wszystkiego mam. Ile mi tu zostało monetek? 300. Z tego chyba nie uciągnę. Albo tu jest wartość 55. Nie damy. Za mało tych skarbów jest, żebym do 600 dobił, żeby móc co? Żeby kupić sobie ten nieszczęsny dwergrowy diadem. Tak jest. Dobra, ten loch jest załatwiony, więc też dobrze byłoby już portal stąd przenieść, ale najpierw, zanim to nastąpi, to ja sobie nieco postrzelam do tych cwaniaków tutaj, przy tym spawnerze i tym bardziej, że zaczyna się nocka, moi drodzy, zaczyna się nocka, bardzo fajnie. O, a co tu mamy? A, tu się szkieletowi umarło. Właśnie tak myślę sobie nad jeszcze jedną rzeczą, bo właśnie Devsi wspominali często o tym, że świat zaczyna przymulać, kiedy jest zbyt wiele obiektów, zwłaszcza obiektów leżących, wydropionych, o może w ten sposób. Gdy jest zbyt wiele wydropionych przedmiotów, to świat zaczyna przymulać. Masz stary, pojawił się tu, tam się pojawił. Dobra, tego mamy z głowy. Tu się pojawił Draugr. Tam się pojawił Draugr. Ja bym prosił o nadzorcę, przepraszam bardzo. Ja wiem, że wy tu chłopaki jesteście... O, jesteś. Ziomuś, na to czekałem. Masz, proszę bardzo. Zaraz to tam ogarniemy. Ty idziesz do spania. O, jeszcze jeden, czyli większa szansa na... Ty, halo, gościu. Come on. Czekaj, bo ciebie nie trafię, ale tam widzę tego złamusa. Albo nie, gdzie ja w niego strzelam, bo teraz nie widzę... A, tam byłeś, dobra, okej. To tu się pojawi zaraz nowy. Uuu, lepszy gość. Okej. Temu panu podziękujemy. Dobra, tamten se gdzieś poszedł w las, więc my się zaopiekujemy tym miejscem. Dlaczego by nie? Ty, pojawił się tu jeszcze? Ja, pewnie, że się pojawił. Tylko dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Ty, nawet mi się go udało tam pacnąć. Kurde, szkoda, że go nie dobiłem. A, on teraz tu pobiegnie. Oj, to był błąd taktyczny. Nie, damy radę, spoko. Dobra, dało radę. No trochę, że mi ich tu wytłukł, więc myślę, że może by się tam pojawiło nawet jakieś trofeum. Nie wiem, czy przede mną nie leży. O, jest jeszcze jeden Draugr nadzorca, bardzo fajnie stary. No, czy jeszcze ktoś? Czekaj, tam mamy...
Wow. No ty gościu jesteś, widzę, zawodnik. A tam dwóch ich chyba jest. Albo szkielet do mnie naparza. Tak mi się wydaje. Dobra, tak. Tu jesteś, ty, twoje ślepiska tam tylko widać, cwaniaku. Nie, też draugr. Ja myślałem, że to kurde szkielet był. Widzisz gościa. Czekaj, dobra, trzeba się tych spawnerów powoli pozbywać. Bo ja tam... Ło, stary, no z ciebie to już musowo musi być ten. Ojej, ojej. Ty, panie, to jesteś, widzę... Jesteś dość hardkorowy. Ja bym nie chciał, żebyś ty mi uciekł, wiesz? Bo ty, widzę, fajny gość jesteś. To nie mogę się dać trafić, bo stary, ja coś czuję, że od ciebie to będzie one shot. Bang, dobra, dawaj trofeum. No, z ciebie już musi być trofeum. 8 trzewi, wspaniale. Ale to by było na tyle. Really? Czekaj, bo tam się jakiś Wacław znalazł, ale z tobą nie chcę, gościu, gadać. Dobra, pozbędziemy się tego spawnera. Prawdopodobnie myślę, że... Czekaj, jeszcze jakbym trafił w ten spawner, to już w ogóle byłoby świetnie. Ty dostaniesz ode mnie bułę i twój koleżka też. No, hopie, stój w miejscu, są ważne rzeczy, się dzieją teraz, proszę bardzo. Cyk, dobra. Czy ja to mogę zniszczyć? A, mogę to zniszczyć, dobra. Ależ mnie ciachnął, dobra, udało ci się tym razem. Ale na więcej nie licz, gościu. Aha, tu mamy mocnego draugra. Dobra, ciebie mamy z głowy i stary, ty też idziesz do piachu. Okej, okay, dobra, teraz się trzeba spawnera pozbyć. Ile tam musisz dostać spawn... Dobra, mamy to. Dobra, spawneru się już prawdopodobnie pozbyłem wszystkich. Bo nie wiem, ile ich tu było. Za to trzewi będę miał od groma. No oczywiście, dwa nowe trofea zwykłego draugra. To mnie jakby nie interesuje. Aha, no już właśnie, już wiem, skąd tu się szkielety brały. No bo tu oczywiście też był spawner szkieletów. Wow, no ładne farmisko, bardzo fajnie. Tylko powiedzcie mi, że chociaż z jednego z tych nadzorców wypadło trofeum. Czekaj, mamy to? Nie, trofeum draugra, cholera. No to będę musiał poszukać nowego spawnera w takim wypadku. I przyfarmić tutaj temat. No na pewno coś się znajdzie, aż takiej tragedii nie będzie. No trzewiów nazbierałem, człowieku, co szok, nie? No dobra, wszystko ładnie, ale halo, no jest noc, z tego co mi wiadomo. I tu ani widu upiora, ja chciałem chociaż jednego upolować. No jeden mi uciekł, po prostu świt go uratował. To są kamienie, to mnie nie interesuje. Tam był, pamiętam, on tu, widziałem go stąd, stałem sobie, patrzyłem w niebo i on tam siedział. Dobra, ruszymy do lochu numer 2. Ten loch sobie oczywiście skreślimy, bo tu już żeśmy to ogarnęli, świetnie. Wyskoczymy i pozbieram sobie... To sobie pozbieram. O kurde, ty, dopiero teraz zauważyłem. Matko, no trochę tych strzałów faktycznie poszło. To grubo. A najpierw sobie to schowiemy. Pewnie. No fajnie, fajnie, że tyle trzewiów. Raczej nie wykorzystam wszystkich. Jakoś tego nie widzę, żebym był w stanie przeżreć tyle kaszanki. I tak pewnie wcześniej dotrę do jakiegoś kolejnego żarełka. Więc nie powinno być z tym problemu. Ty lądujesz, stary, tutaj. Trofea kości. Dobra, naprawimy ten łuk, ale ten łuk chyba się już naprawia tutaj, nie? Ta. I strzał mi już brakuje, no. No jak się tak zaczęło szaleć, to się nie dziwię, nie? Czekaj, tu żeśmy mieli co? Tu były kości. Aha, i młot. Nie, no panie, młotek to ja potrzebuję, halo. Tak jest, młotek to ja potrzebuję, bo przecież to muszę tam ogarnąć. I trofeum idzie tu. No super, że mam 4. Wspaniale, naprawdę się cieszę. Ale kompletnie nie o to mi chodziło. Dobra, olejemy na razie, olejemy polowanie na upiory, bo ja widzę, że one mnie mają w głębokim poważaniu. Po prostu się zdrzemnę i pójdzie się tam w dzień. Chociaż może w sumie wymagane łańcuchy wydaje mi się, że znajdę chyba w lochach. Przynajmniej mam taką nadzieję, że mi ich starczy do tego, do czego będę potrzebował. Komforcik wszedł, bardzo ładnie, to mi się podoba. Wincy strzał, panie, ja potrzebuję wincy strzał. Nic tu nie wyrosło? No nie wyrosło, no nie ma, cholera, rzepę szlak trafił, niestety, czyli rzepy nie będzie. Dobra, czekaj, co my potrzebujemy? Na pewno tak, ważne rzeczy.
Czekaj, czekaj. Aha, bo ja z tym dobra, czekaj, bo coś mi się nie zgadza. Kalkulacje mi się nie zgadzają. Ale może się pomyliłem, bo wydaje mi się, że ja miałem jeszcze jakieś żelastwo, ale ja już je przyniosłem do domu. Kurde, wychodzi na to, że tak. Nie wiem, sklerozę mnie kiedyś zabije, ale to jeszcze nie ten czas. Co tu mamy? Okej, no dobra, już jakaś ładna liczba, znowu coś będzie można kombinować. Na młot na pewno starczy. Oczywiście, gdyby się tylko łaskawie pojawiło to nieszczęsne trofeum, to na pewno by nam to pomogło, no ale na razie muszę dać temu spokój. Czekaj, drewno potrzebujemy to. Oj, pióra mi się kończą, chyba będę musiał zapolować na jakieś mewy. Ogniste strzały, proszę bardzo, dawaj synek. Niech też się przydadzą na coś ta nieszczęsna żywica. No, zrobię sobie wszystko jak jest i tak pewnie wystrzelam za chwilę te strzały. Jak tak będę szalał. Okej, okay. Dobra, na jakąś chwilę na pewno starczy. Tu sobie to umieścimy z powrotem, piórek, 15, no dobra, to jeszcze nie jest źle. Łańcuchów mam 5, więc też nie ma tragedii. Dobra, okej, mam wszystko co chciałem, rura na bagna, na mokradła, przepraszam bardzo. I co, likwidacja portalu, idziemy pod drugi loch, może tam się jakiś fajny spawner znajdzie ponownie, ale wydaje mi się, że gdzieś tam po drodze chyba widziałem, jak tam przechodziłem, wydaje mi się, że tak. Dobra, ty idziesz ze mną i ty również idziesz ze mną. Wszystkośmy pozbierali? Wszystko jest pozbierane, bardzo fajnie. To mi wyłącz, dziękuję bardzo. Loch drugi jest w tamtą stronę. Tam chyba, tak jest, tam chyba był jeszcze jeden spawner draugrów. No więc tam będę się musiał wysilić, ale właściwie w lochu też jakby nie było. O, jest tam kolega, widzę, łazi. A to szkielet sobie chodzi, to mniejsza z nim. To idzie tu. My sobie oczywiście wyskoczymy tu na górę, jasne, że tak. Nie będziemy portalu zostawali tam nigdzie na glebie, bo to się zazwyczaj źle kończy. Ty idziesz, stary, tu. Portalik idzie tu. I cyk. Nie, proszę bardzo. Centrum operacyjno-logistyczne jest założone. Podpisane loch. Działa, dziękuję bardzo. Można wchodzić. Zobacz, Łuks, aha, panie Łuksa wyciągnę od razu. Jasne, że tak, ja się tam nie będzie litości. Tak, nie będzie litości, panie. Bo ja nie wiem, czy coś tu już, wiecie, zza węgła. No właśnie, jeden glutek. Dobra, tu mnie nic nie atakuje. Dobra, czyli glutka można zlikwidować w ten sposób. O, i przy okazji... No, jak mi to było? Te, co świecą, pochodnie. Tak się nazywają, dokładnie. Czekaj, tam jest taka... Co tu jest? O, tu jest bardzo fajnie, ale ja tego spawnera tu nie chcę. Ja temu spawnerowi podziękuję. Ten chłop w ogóle tam stoi, nie wiem w jakim celu. Czy on tam jest zablokowany, że przejść nie może, czy o co kaman? No wychodzi na to, że chyba stary nie za bardzo. No. Bardzo mi to wszystko stary jedno. Nawet dobrze. Bo ten spawner jakby tu ruszył, to mogłyby mnie tu zalać. Dobra, teraz można jakoś kontrolować sytuację. No, więc jest strzał. Wspaniale. Żelazo też oczywiście się przyda. Co tu leży? Rubin. Wiadomo, że jak byłoby światło, to byłoby łatwiej. Po co brać tę nieszczęsną pochodnię, Żaworski? Ja, po, nie, chłopie, tak, i teraz będę kombinował, czy mi znowu jakaś perła nie ucieknie. A skarbów potrzebuję. Tak jest, skarbów potrzebujemy. Bo tą koronę Dwergra. Tylko ja bym się też oczywiście nie zdziwił, że ja sobie przypomnę o tej koronie Dwergrów, jak już tego nie będę potrzebował, nie? Już skończy się łażenie po lochach i tak dalej. Także nie wiem, zobaczymy. Dobra, to tu zostało ładnie wykoszone. Tu trzeba to miejsce sprawdzić, bo ja widzę, że tam jest ładna latarnia się jakaś świeci. Nie latarnia, tylko pochodnia, Żaworski. Tak jest. To dawaj, stary, zobaczymy, czy tam jakieś kulegi będą. Jak będzie spawner, zobaczymy. Jak się nie pojawi przypadkiem nad... O, proszę bardzo, żelazna brama. O, jest kulega. Badaj, jest kulega, nie? Kurde, to jest przefajne. Okej. Jakoś sobie nie przypominam, szczerze powiedziawszy, tych takich bram żelaznych. Znaczy, ja wiem, że je się oczywiście da wytworzyć i tak dalej. No, ja wiem, że to skiepsiłem teraz w tym momencie. Bo ja go miałem zaatakować wcześniej. Ale co jest grane? A teraz, żeś się, chłopie, dopiero obudził.
O, co ty się rozchodzi? Jakieś nie wiem, czy SI ma jakiś problem w ogóle tutaj? Nie wiem, nie wiem, nie wiem za bardzo, co jest grane, bo widzę, że stoją jak pnie i zastanawiałem się nad własnym życiem, co ze sobą zrobić, a właściwie nie życiem, tak na dobrą sprawę. Czekaj, może tym razem zrobię to może troszeczkę inteligentniej i odkopię sobie tutaj prawą stronę, żeby nieco zrobić prześwitu. Uda mi się to. No dobra, tam jest flegmiak, jeden, drugi. Wiecie co, ja was nawet potraktuję strzałami, flegmiaki, bo ja wiem, że wy niesamowicie kochacie ogień. To jest jedna z waszych ulubionych rzeczy. Czy tam coś jeszcze jest? Nie, spawnera nie ma, dobra, czyli będzie spokój. No, na razie póki co bardzo taki powiedziałbym przyjazny wikingom ten loch. Jakoś nie wydaje się, jakieś te draugry są dość głupawe tutaj. Śluz się przyda, tak jest, bo ja chciałem też szlamszejki zrobić na kondychę. No tutaj, panie, no też dość ciekawie. Tutaj widzę jedna wielka bryła, ale za tą bryłą chyba coś tam było. Chodź, bryło, do mnie. Dobra, tam za tą bryłą coś się kryje, tam jest jakieś pomieszczenie. Nawet kolega jest, proszę bardzo, jest kolega. Dobra, kolega idzie. O, kolega nawet spłonął, bardzo fajnie. Czy tam są jeszcze jacyś koledzy? Czy oni tu mają. Nie, nawet nie mają spawnera. Ciekawe. Wydaje mi się, że w tym poprzednim lochu jakoś było tego zdecydowanie. Tych spawnerów było więcej. Tu byśmy mieli chyba wszystko. Dobra, wejdziemy sobie, zobaczymy, co tu jest. Aha, i kolejne zamknięte miejsce. No dobrze, wspaniale, czekaj, ile ja mam żelastwa? Nawet dość sporo. Wiecie co? Ja stąd zwijam żagle. To jest wszystko do wykopania, to jest wszystko do ogarnięcia jak najbardziej, ale bardziej mi zależy na tym, na młocie, tak jest. Ja chciałem ten młot nieszczęsny, żelazny sobie ogarnąć, bo chciałem się czymś po prostu, chciałem sobie z nim poganiać, bo mi się bardzo podoba. Jeleniomłot mi się spodobał. O, biedaki, co wy tu robicie? Co wy, zgubiliście się czy co? Czarny las jest w drugą stronę. Motłochu, poszli mi stąd. Pajace, skąd wyście w ogóle przybiegli? Aha, może jest tylko spawner. Zaraz tam zobaczę. Ja tam będę to musiał obejrzeć. Tylko najpierw oczywiście zrobimy sobie zrzut gratów. Żeby wyżej skakać, trzeba mieć wolne łapy. Tak jest. Nic nie trzymać w rękach, wtedy się wyżej skacze. Też tak zauważyłem. No i oczywiście zależy to od skilla na skakanie. No ale to jest pomocne, tak? Wysokie skakanie jest zdecydowanie bardzo pomocne. Czekaj, bo ja widzę, że tutaj tak, piecyk działa. Piecyk działa, dobrze, to już jest testowane, że piecyk działa fantastycznie. Daj mi ten węgiel tutaj od razu. Ty pal stary, co się da. Ciemno mnie przejmuj. Umieść stosy. Ta, to też byś umieścił, dzięki. Wincy trzewiów. Dobra, mamy wincy trzewiów. Szlamszejków. Jakieś skarby mi tam wpadły, ale to też niewiele, bo to mam jakieś rubiny. No, szału nie ma. Szału nie ma po prostu. Aha, ja te strzały tutaj sobie kitram. No tego trofeum też bym się w końcu pozbył, bo to jest trofeum starca, bym je właściwie mógł zanieść tam, gdzie trzeba. No ale ja zapracowany wiking jestem, ja nie mam czasu na takie rzeczy. Oddawaj młotek. Ty, właśnie, może bym sobie zabrał tą pochodnię. O, nie zapomniałem o niej, wspaniale. Po prostu. Czekaj, bo mi się już znowu się jedzenie kończy. Nie ma kończenia jedzenia, panie. Tu trzeba być ciągle na topie. Okej, dobra. Trochę żeśmy się tutaj opróżnili z tematem. O, tak to zrobimy. Tu mamy wszystko. Okej, wypadałoby trochę te moje graty naprawić. I ogarnąć jeszcze ten spawner. Ja muszę rzucić okiem na ten spawner tam. Ładny dzionek jest, więc upiory mi na razie nie będą przeszkadzały. Chociaż w nocy też mi nie przeszkadzały, bo miały inny plan na swoje nocne życie. Nie wiem, podobno fulingi na równinach jakąś imprezę organizowały i zajebista biba. Czekaj, czekaj, no tu byłoby fajne miejsce, bo ja widzę, że tu by się można było skitrać za drzewem. I to bardzo ładnie wygląda. Czy stąd mi już zacznie spawner łapać? Czekaj, bo coś tu na mnie warczy. Tam jest draugr, który nie żyje. Okej. Jest nadzorca, bardzo fajnie. Witam, panie nadzorco. To cieszy. Jeszcze jakbym widział, czy z ciebie wypada ten. O, panie, tu się ekipa zebrała. Pan głupi szkielet. Idź mi stąd, synek. Ja wiem, że byś ty chciał. Ja wiem, że tobie draugrowie imponują. To są twardzi goście i tak dalej. No ale przykro mi bardzo, nie?
Chociaż oczywiście, jak najbardziej, to mi się też coś przypomniało, bo kiedyś żeśmy gadali na ten temat na Discordzie i w komentarzach nawet chyba też to było poruszane, z tego co pamiętam. Był temat właśnie, ojej, tego, żeby Jaworski nie dostał w łeb. Jezu, jeszcze skoczyłem sobie do wody, nie rób mi tego! Ła, nie ma, panie, nie tym razem. Był poruszony temat szkieletów. Tak jest, że na każdym biomie szkielety mogłyby być swoją lepszą wersją. Tak jest, twardsze, żeby to, albo nie wiem, na przykład inaczej, żeby były tam szkielety istot zamieszkujących na przykład, nie? Jak tutaj mamy, dobra, tu no, mokradła to akurat jest przykład, w ogóle tu jest sama nieumarłość, jak tylko się da i tak dalej. Może nie pijawki, ale wiecie o co chodzi. Ale na przykład na równinach nieumarłe... Czekaj, co to jest? Nie, to jest kamień przecież zwykły. Nie wiem, czemu mnie tak zafascynował, ale spoko. A wracając, na równinach na przykład właśnie te byłyby szkielety fullingów. To byłaby spoko opcja. Nawet w tym nieszczęsnym Mistlandzie, myślę... Mistlandzie mogłyby to być jakieś nieumarłe te robactwa, coś w tym stylu, chociaż mogliby to być nawet nie szkielety, po prostu dwergrów, którzy zamieszkiwali te krainy, byłoby to spoko opcja, bo tak jak mówię, no w Czarnym Lesie pojawiają się szkielety, tam one się mienią jako, no są twardsze od oczywiście tych, są twardsze od szarzełów, nie? To wszyscy wiemy, to wszyscy znamy, kurde, bo się chłopiec za wcześnie obudził. A, jednak mi się udało. Hyc, idź spać. Dawaj trofeum, dziadu. Jest! Proszę bardzo, udało się. Teraz mi możecie naskoczyć. Wszyscy do spania. Już mam co chciałem, zaraz się was tu pozbędę, wyczyścimy to miejsce. Ku chwale Odyna i tak dalej. A, na pewno. Zapomnij, hopie, nie ma takiej opcji. Strzelać to ty se możesz, wiesz. Jest z gumki w majtkach. Jakbym trafił w to miejsce, to już w ogóle będzie super. Czekaj, bo tu jakiś kolega leci. Kolegi się zaraz pozbędziemy. Czekaj, jeden spawner padł. Aha, tam widzę drugi spawner. Proszę bardzo. Krystian. Wypad. Czy ja dostrzelę tam do tego miejsca? Chyba nawet się uda. Ja, pewnie się udało. Dobra, to został tu już jedynie spawner przygłupów. A właściwie dlaczego by nie? Panowie, zapraszam serdecznie. Bang. Pozdrowienia od waszych kuzynów z Czarnego Lasu. No i wracając do tematu, myślę, że to byłaby całkiem spoko opcja. Łańcuchy, miło. Byłaby to całkiem spoko opcja właśnie. A tak sobie myślę, tych ulepszonych nieumarłych. Bo wracając, tak jak mówiłem, szkielety w Czarnym Lesie budzą jakiś tam respekt, tak? Jak tam wchodzimy do tego Czarnego Lasu, są twardsze od szarzełów i tak dalej. Powiedzmy, że poważni zawodnicy na tamten biom. No, ale tutaj już na bagnach to jest właśnie tak, na mokradłach to jest taka trochę bieda. Jakby nie było, nie? Gdzieś się tam smyczą za tymi, ciągną się za kurde draugrami, kościoszlam ich też przyzywa i tak dalej. Tak, no są, bo są, wiesz Kazik, no kazali nam tu być, to my tam przyszli, nie? No i tak to wygląda, nie? Dlatego myślę, że to byłoby całkiem spoko, bo byłoby to całkiem sympatyczne. Czekaj, to umieści... No tak, oczywiście musiałem wpieprzyć tutaj wszystko. Myślę, że tak, że to byłoby, dużo by to, myślę, może nie zmieniło, ale mimo wszystko myślę, że byłaby to bardzo fajna opcja. Czekaj, dobra, no to jeszcze tutaj sobie zrobimy finalnie, tak, co ja potrzebuję, ciało Emira i sztaby żelaza. Jak dobrze pamiętam, to na ten młot było trzeba 20. Ciało Emira zostawiłem oczywiście tu. Żeby o nim nie zapomnieć. Jakie drewno? Chyba twarde potrzebowałem, nie? Żelazny. Gdzie ty jesteś, młotku? Nie, przepraszam. 30 sztab, widzicie? 30 sztab żelaza i prastare drzewo. Okej. Mamy 30. Pewnie, że mamy. Bez krępacji. I dyszka. Dobrze, że się szarpnąłem wtedy na to starożytne drzewo, prastarą korę i tak dalej. Dawaj młotek, synek. Gdzie ty jesteś? Chodź tutaj, chodź do taty.
45 do 55, a jelenią mod ma teraz 26 do 32. O panie, to będzie zagłada, nie? I hits. Proszę bardzo, żelazny młotek. Zaraz idzie tu za jelenią młota. Pokaż ty mi się, niech się pokaże. O panie, to będzie jazda. To będzie rozruba. Ja już widzę tę imprezę. Tam będzie fajnie. Bardzo fajnie. O, żelaziwa więcej, to może nawet się pokuszę na ten nieszczęsny, pancerz, ale to się jeszcze zobaczy. No 20 to też jakby szału nie ma. I dupy nie urywa, jak to mówią. Okej, okay. O, jeszcze nie zapomnieć, bo znowu będę łaził z tym, z czym nie powinienem. To sobie zostawimy tutaj. No dobra, mamy tutaj narzędzie jakby kontaktu bezpośredniego do rozmowy z mieszkańcami Mokradeł ciąg dalszy. Wiecie, o co chodzi. No ale w tym odcinku oczywiście, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, a jeśli tak, no to wiecie, co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, no jakieś subiszcze oczywiście też jest mile widziane. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.